Hej, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Darkwood. Kochani, wracamy, patrzymy, co tu jest potrzebne. Niestety nie wiem, co tu jest potrzebne. Jesteśmy w nowej bazie na bagnach, z tego co widzę. Więc mamy dzisiaj cały dzień, żeby sobie ogarnąć to wszystko. Skrzynia pokryta jest dziwną, czarną, organiczną powłoką. Nie damy rady jej otworzyć, dopóki nie pozbędę się tej substancji. W ten sposób? Co tu się dzieje? Koktajlem rzucę? Chyba nie. Jedyne co, te drzwi rozjebałem. Skrzynia nadal jest pokryta tym samym. Dobra, jeden koktajl mniej. Tutaj widzę, że jest coś innego jeszcze. Tego przejścia nie naprawimy, więc tutaj jest troszeczkę lipa z tym wejściem. Agregat tu jest. Zardzewiałe butle. Zardzewiałe butle tlenowe. Nie nadają się do użytku. Agregacik mamy tutaj. Tu mamy piecyk, który na razie jest bez użytku. Radio, przyjrzyj się. Pokryty jest grubą warstwą kurzu. Wygląda na to, że nikt go nie używał od dawna. A mimo to pachnie rozgrzanym plastikiem i podpalonymi przewodami. Szafka. Szmatek. Lampa, kolejna szafa. No i naprawdę, powiem wam szczerze, że bez rewelacji. Totalnie bez rewelacji. Beczka napełniona odpaloną substancją. Wybucha wskutek kontaktu z ogniem. Możemy to podnieść. Spalone ognisko. Spalona książka. Rozumiem, że to jest książka, którą zostawił pan doktor. Studnie zbuduj. Jezu, co to jest? Mogę wejść? Nie wiem co to jest. Może tutaj delikatnie będzie lepiej. Tu jest warsztat, rozumiem, tak? Tył warsztatowy, dokładnie. Szafa. Tylko znów tutaj mamy taką sytuację, że mamy nawet więcej, mamy trzy wejścia. Zamknięte, potrzebuje klucza. Oj, ciężko będzie cokolwiek tutaj wywojować. Nie wiem, co jest w tamtym miejscu. Tu mamy piłę. Dziesiąta godzina, a my jesteśmy w dupie nadal. Niedobrze. Tutaj nie ma wejścia, nie ma wejścia. Jak wygląda w ogóle mapa? A to w pobliżu zumowiska. No dobra, nic nam nie pozostaje innego, jak zabarykadować się w tym miejscu. No szkoda, że tutaj tego przejścia nie ma normalnego. Przenieśmy sobie tą lampę, żeby już to było tak na gotowo. Jakieś oko jest, kurde. Co tutaj się dzieje? Te bagna są okropne. No nie widzę innej sposobności, jak właśnie tylko to przejście. No szkoda, że to są drzwi jeszcze. Też mi się zbytnio nie podoba. Tą szafę sobie bez problemu jakoś ogarniemy. Oczko, zamykaj się. Oczko się zamyka. Czy damy radę wynieść to wszystko na dworek? To jest pytanie. Znaczy, ja nie sądzę, że my przeżyjemy pierwszą noc, to prawda. Ale zawsze warto próbować. Przygotowania do pierwszej nocy. W teorii się udało to przenieść jakoś. Wiecie, chcę jak najmniej ograniczyć tego światła na zewnątrz, bo z tego co wyczytałem, to podobno te stwory są zagrożone na światło również.
Jeżeli ograniczymy to światło tutaj, to myślę, że nie będzie problemu, żeby przynajmniej w jakiś sposób się skamuflować. Dobra. Dałoby się tą szafę ogarnąć. Tu jest chyba jeszcze jedna lampa, ale tej lampy to my chyba nie ogarniemy. O, schowek. Notatka ze zdjęciem znaków. 12.09.84 rok. Znaleźliśmy nowe znaki. 17 km na zachód od kryjówki 33. Kryjówki 33 punkty, 12 okręgów. Skatalogowany wzór A34H. Niezidentyfikowanych wzorów. 6 niezidentyfikowanych wzorów. Zwykła bazgranina szaleńca. Może nie taka zwykła. Jeżeli tu jest nasz domek, to może po skosie jakoś dojdziemy. Dodatki później, na razie się skupmy na barykadowaniu. Mówię, może być to naprawdę ciężkie tam przepchnąć. To może być ciężkie, no ale innej kryjówki, jakiejś takiej bardziej praktycznej, nie widzę. Nie widzę praktyczniejszej kryjówki. Dobra, troszeczkę sobie to przeniesiemy. Jak za daleko? Nie oszukuj. Dobra. Przepychamy dalej. Przepychamy to dalej. Dobra. Dalej szafę pchamy. W teorii moglibyśmy się bardziej zaalokować tutaj w szerszym aspekcie. W ogóle to my najpierw sobie tą szafkę naprawmy. Tyk. Tutaj to okienko sobie możemy zabarykadować. Myślę, że tak będzie dobrze. Jedna lampa niech będzie gdzieś tu. Krzesło możemy sobie delikatnie przenieść w tą stronę. Druga lampa będzie przy naszym stoliku do craftu. No, chodź. Chodź, szafeczko, chodź. Nie udawaj. Dobra, mamy szafkę w środku. Przeniesiemy trochę jeszcze w tą stronę. Dobra. Myślę, że jest w porządku. Pytanie, jakby to jeszcze troszeczkę do góry byśmy wzięli, to czy to... O, w sumie idealnie. Teraz jest idealnie. Tą szafkę sobie jeszcze ogarniemy w tą stronę. Myślę, że będzie git. O, w ten sposób, tak. I tu kolejne... Wesełko w razie czego zabezpieczające. Tu jest jeszcze trupek. Nóż i notka. Dzień pierwszy. 13.15. Zepsuła się sprężarka oraz zamek na kot w klapie do podziemi. Musieliśmy użyć palnika. Cholerna wilgoć. Dzień drugi. 12.00. Zrobiliśmy 45 zdjęć drzewa z punktu obserwacyjnego w pobliżu 3C. Jest ogromne. Urosło dwukrotnie w przeciągu miesiąca. To szybko nawet jak na standardy tego miejsca. Dzień drugi.
15:20. Powoli kończy się tlen. Wysłałem dwóch ludzi, by przeszukali tutejsze wysypisko. Może nie będziemy musieli wracać się po części zamienne do sprężarki. Uważać na chatę obok wysypiska. Oznaczony budynek na mapie. Może być zamieszkała. Dzień drugi, 18:12. Co najmniej 10 mieszkańców czai się między drzewami. Skąd o nas wiedzą? Nie zdążymy zabrać sprzętu. Ryzyko wykrycia jest zbyt duże. Musimy się ewakuować. Czekajcie, to było 3C. 3C, 3C, to jest gdzieś tu. Uważać na chatę obok wysypiska. Tu nic nie widać. Potopa? Co to jest? Co tu się dzieje? Jak agregat? Agregat trochę prądu ma. Ale myślę, że i tak tutaj troszeczkę czasu spędzimy, więc możemy go dodać do maksa. To niech będzie delikatny spokój z tym paliwem tutaj. 14:18, kurde. Nie jest tak wcześnie. Dobra, czy połączymy to? Tu już mamy plecak, mamy nóż i tytoń. Skręciki. Nie mam miejsca w ekwipunku. A tu były te drzwi. Tu jest ta skrytka jeszcze, kurde. Myślę, że bez problemu możemy sobie na razie te przedmioty wszystkie pochować w naszym tutaj warsztacie, który jest na poziomie... A tym samym, dobra. Dobra, myślę, że to paliwko sobie tutaj schowamy. To możemy sobie też tu schować, to nie jest problem. Koktajl sobie zostawiamy. Nóż na razie nie jest potrzebny, widzę, że jest drogi. Nóż jest spoko, hitynka. Pancerz sobie zakładamy. Trochę gwoździ brakuje, no ale dobra. Dobra, i tak to musimy zostawić w tej chwili. Tak to musimy zostawić. Tu jest piła, której na razie nie używamy. Tu jest kolejna szafa, tylko czy tą szafę możemy prze... Nie możemy przeszukać. Dori, czy my jej nie możemy zniszczyć? Nie. Nie możemy tej szafy zniszczyć. Dobra, rozejrzyjmy się wokół. Co my tu w ogóle mamy? Wiem, że tu jest północ. Są różne jakieś... Co to było? Co to jest? Ból? Czemu mnie to boli? Czemu mnie to boli? Bez tego ogniska przeszukaliśmy wszystko. Tego schowka sobie również przeszukajmy. Weźmy sobie te przedmioty. Plecak również, dostaliśmy bandaże z alkoholem, więc one się przydadzą. Butle się już nie przydadzą. Jeszcze jedno krzesło, kurczę, którego nie wziąłem. I przy okazji to ogarnijmy. O. No idzie to przesunąć niestety. Niestety idzie to przesunąć. Tu była ta sprężarka. Jakieś węże, co to jest? Kurde. Ale żeśmy się wpartolili. Szafa, tutaj nic nie ma. Powiem, czuję większy niepokój niż na naszych standardowych mapach. Bo nie wiem, czego możemy się tutaj spodziewać. Totalnie nie wiem, czego się możemy spodziewać.
Z wioska? Co, przepraszam? O, pułapka. Rozbroimy sobie ją. Tu po prawej stronie teoretycznie jest wioska. Jest skrzynia. Jest magazynek na szczęście. Tam coś chyba pływa. Nie wiem, co najwyżej umrzemy. To jesteśmy po drugiej stronie wioski, rozumiem, tak? Trupy? O, fuck. Wolałem chyba tego nie widzieć. To ciapek. Martwy człowiek pająk. Kurwa, naprawdę? Co tu się dzieje? Dobra, następnego dnia pójdziemy w tamte miejsce. Dziurka, przeszukaj. Mięso. Nie chcę tego mięsa. Nie chcę tego mięsa, bo wiem, że... Bijmy się. Kurde. Nie chcę tego mięsa z powodu. Już wam mówię. To się rozładuje przy okazji. Mogę sobie zrobić jeszcze nie pułapkę łańcuchową, nie chcę tego. Te trzy siły może starczą. Ale, bo jest 18 godzina, jeszcze muszę zagotować te grzyby. Gotowanko. No, na trzecią dawkę raczej wątpię, żeby starczyło w końcu. Boję się trochę tych butli gazowych, że one wywalą i będzie problem. Okej. Nóż nie wiem po co. Sidła jakieś mamy. Sidła sobie możemy zamontować tutaj. Jakieś, przynajmniej. Po jednym. 14.40. Dużo czasu tu już nie ma. I tu Z2. Powierzę, że tu mogą być potrzebne. Te sidła. Tu jedno. A tu niech będzie drugie. Żebym sam w nie nie wpadł. Błagam. I z racji tego, że to jest pierwsza noc, chociaż ja tak zazwyczaj ostatnią nocę zaczynam. O kurde. Trzeba wyłączyć. O nie, i tutaj jeszcze jest światło. Bierzem dechę do ręki. Nawet kilka. Bierzem gwoździe. Bierzem koktajle Mołotowa. Zabijamy drzwi. I czekamy. Czekamy na naszą pierwszą noc w nowym miejscu. To może być ciężkie. Możemy na razie wyłączyć nawet, to nie problem. To nie jest problem. Jedno pomieszczenie, ale za to jakie? Dobra, jest już 20, prawie. Może tak sobie włączmy tą lampę? Tak troszeczkę jest dziwnie.
Jest pierwsza noc. Zaczynamy, kochani. Zaczynamy pierwszą nockę. Jak słyszycie, nadal jestem chory. Nic mi jakoś nie przechodzi. Nie czuję różnicy, niestety. W swoim zdrowiu. EF. Bra. Dalibyście nam taką łagodną nockę. Wróć do nas? Tak, wróć do nas. To było wróć do nas. Jeszcze jest spokojnie, ale podkreślam słowo jeszcze. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? To wcale nie tak, że was straszę. Bo ja sam się bardzo boję. Aha. Co tu się kurde dzieje? Znów trzęsienie ziemi? Tak właśnie. Masakra. To jest masakra. Ta gra trzyma tak w napięciu. Jak cholera. Jak cholera. Dobra, chyba będzie spokojnie, o dziwo. Coś tam sobie chodzi. O kurde. Ja powiedziałem, że będzie spokojnie? To się kurwa myliłem. Przynajmniej nam drzwi odblokował. Au! Co to było? Martwa stonoga? The fuck? The fuck? Co to było? Trzej, reputacja. Co to za ci trzej? Kim wy kurde jesteście? O, możemy porozmawiać. O.
Cała trójka wpatruje się we mnie w milczeniu, jakby czekali na mój ruch. Słyszę tylko ciężki oddech najwyższej postaci, trzymającej ogromny wór. Z jego wnętrza wydobywa się intensywny zapach grzybów. Najwyraźniej chcą mi coś podarować. Pokaż przedmiot, nie mamy nic. Handluj. Co wy tu macie, przyjaciele? Macie magazynek, to pewne. Bateryjka. Myślę, że tak. Wezmę na pewno gwoździe. To jest priorytet w tej chwili, żeby się jakoś zabezpieczać. Wezmę deski. Również się przydadzą, chociaż nie wiem, czy nie będzie ich w pobliżu jakoś więcej. Przydałoby się również, żeby wziąć na przykład trochę złomu. I co jeszcze? Może to. Czyli tak, teraz zyskujemy więcej, że tak powiem. Zyskujemy więcej. Ale problem też jest taki. Problem jest też taki, że oby są znacznie silniejsze. Bez porównania nawet. Tu coś wpadło w pułapkę z tego, co widzę. Coś tu próbowało się ogólnie do nas dostać. Potrzebuję klucza. No nie było to ciekawe, nie powiem, że nie. Znaczy, że było, przepraszam. Tutaj widzę, że pułapka jest na szczęście nierozbrojona. Tu jeszcze posuniemy sobie na zajutrz jedną pułapkę, żeby nie było problemu. Tak, stół warsztatowy możemy sobie na razie podkładać te nasze pierdółki. Deski i tak dalej, i tak dalej. Piguły. Mamy cztery baterie, które nam na razie starczą, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze tylko trzeba grzyby ogarnąć. Ogarniemy grzybki. I będzie git. Dobra, no i może tą dawkę ósmą zrobimy. Podobno dawka ósma jest już ostatnia, więc tak to będzie wyglądać. Dobra, moi drodzy, ja wiem, że teraz jest 20, niecałe 8 minut nagrania. Ale powiem wam szczerze, że jest godzina 23. Co to jest? Ciało. Ciało mężczyzny w hełmie. Jego głowa jest odcięta. Głowa. Ucięta głowa w hełmie. Na szybie wizjera ktoś wydrapał napis kłamca. Ej, ale coś mi ta głowa w hełmie przypomina. Czy ten nasz NPC nie był przypadkiem właśnie w tym hełmie? Bo już nie pamiętam. Kurde. Klucz do podziemia. Klucz do tunelu numer 21. Dziwna książka. Zagrzybiała książka chyba. Nie wiem, jak ja to przegapiłem w sumie. Nie mam pojęcia, jak ja to przegapiłem. Może to jest klucz teraz do tego przejścia? Kurde, ci trzej to naprawdę są mocarni. Użyj klucza? Żaden z moich kluczy tutaj nie pasuje niestety. Kurde, jestem ciekaw, co tam jest i czy w sumie nie byłoby to lepszym wejściem. Może dlatego nie chcą nam teraz tego pokazywać. Byłoby to łatwe dla nas. Dobra, moi drodzy, ale zaczniemy sobie rozgrywkę już od 8 godziny w następnym odcinku, bo widzę, że jest 29, nie ma sensu tam już dalej podróżować. Dlatego ten odcinek jest krótszy, no i jestem chory i chciałbym sobie delikatnie jeszcze odpocząć. Ale tak czy inaczej, dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Widzimy się już niedługo, a tymczasem trzymajcie się. Hej, hej!